Będąc tutaj, czuję się troszeczkę jak w filmie Science Fiction, który opowiada o jakichś reaktorach atomowych. No takie mam odczucia, przykro mi bardzo. Ale prawda jest taka, że jesteśmy w sercu bardzo nowoczesnego miejsca, które wszyscy mieszkańcy Łomży znają. Te aparatury znajdujące się za mną wytwarzają niezbędny do utrzymania czystości chlor na Łomżyńskim Parku Wodnym. To ile tego chloru tak naprawdę zostanie wytworzonego, zależy tylko od nas, od wszystkich tych, którzy korzystają z basenu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży rozpoczął kampanię informacyjną, która ma na celu przybliżenie i zapoznanie osób korzystających z pływalni z prawidłowych zasad korzystania właśnie z tego obiektu, jak się zachowywać, czego nie należy robić, co należy robić. To wszystko ma wpłynąć i przełożyć się na lepsze zdrowie osób, które tu korzystają, no i oczywiście na czystość obiektu. Głównym punktem jest tu oczywiście zachowanie czystości, prawidłowej czystości osób, które korzystają z tego obiektu, czyli skupiamy się od początku, czyli już od spakowania się na pływalnię, żeby wziąć wszystkie rzeczy, które będą nam potrzebne podczas pobytu w pływalni, czyli mówimy to o klapkach, które są wykorzystywane tylko na ten obiekt, o ręcznikach, o tym, żeby jeżeli ktoś planuje pobyt w saunie, żeby nie zapomniał o drugim ręczniku, który będzie wykorzystywany do siedzenia na nim. Chcemy poinformować wszystkich, że bardzo ważną istotną kwestią jest umycie całego ciała, również tych stref intymnych. Więc to wszystko ma się przełożyć na czystszą wodę, czystszy obiekt i na to, że my będziemy zdrowsi. Bo należy podkreślić fakt, że te zanieczyszczenia, które wprowadzamy do wody, powodują to, że dozowanie chemii, która u nas na obiekcie odbywa się automatycznie zwiększa się. Więc często, jeżeli czujemy to, co często nazywamy chlorem, a są to związki, które powstają na skutek reakcji chloru właśnie z zanieczyszczeniami, to właśnie jest spowodowane tym, że nie wszyscy niestety zachowują tą higienę i nie wszyscy, najprościej mówiąc, wchodzą do wody czyści. Jednocześnie musimy podkreślić fakt, że nasza pływalnia jest bardzo czystym obiektem. Czystość jest utrzymywana na bardzo wysokim poziomie, co często podkreślają nasi klienci i również ci klienci, którzy przyjeżdżają z innych miast i mają też porównanie. Wręcz stawiają naszą pływalnię jako przykład utrzymania tej czystości. Ale wiemy, że żeby tak było nadal, musimy o to walczyć, musimy dbać o to wszyscy, zarówno klienci, no jak oczywiście cała obsługa i osoby zarządzające naszym ośrodkiem. Tak więc myślą przewodnią dzisiejszego materiału jest fakt, że pływalnia miejska Park Wodny jest tak czysty, jak jesteście czyści wy. I gdy wejdziecie na pływalnię i okaże się, że nie czujecie chloru, to znaczy się, że ten apel do wszystkich nas dotarł i jest w końcu czysto. Przy okazji, jeżeli korzystacie z sauny, to musicie pamiętać o tym, że zanim spłuczecie się zimną wodą, najpierw warto byłoby opłukać siebie, bo nie można z sauny wychodzić na przykład do jacuzzi bez opłukania, bo jest to szkodliwe dla waszego organizmu, ale i przy okazji zanieczyszcza wodę, przez co później wytwarza się większa liczba chloru. No i przede wszystkim nie bierzcie przykładu ze mnie, bo jak przychodzicie na basen, to warto wziąć ze sobą strój kąpielowy albo kąpielówki. Ale korzystając z okazji, że jestem pod palmami, trochę się położę. A tak mówiąc całkiem szczerze, tu kolory podobne trochę do tych, które są w Grecji. Więc czas odpłynąć w śnie na wakacje.